Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj w nieco innej roli, bo będąc gospodarzem, jesteśmy dzisiaj w Sejmie, przedstawiam państwu Karola Plewę. To jest redaktor w Realu 24. Telewizja internetowa, która została zdeplatformizowana. Zdeplatformizowana dlatego, że mówiła o tematach często niewygodnych dla władzy, często niewygodnych dla wielkich korporacji, często niewygodnych dla lewicy. No i z YouTube'a zniknęli. Zniknęli z YouTube'a, walczą na swojej platformie aktualnie, ale to dalej przecież nie jest to samo jak największa w Polsce, największa chyba na świecie dzisiaj platforma filmów wideo, gdzie to właśnie działali, gdzie mogli się rozwijać. I to nie jest telewizja sponsorowana przez tę czy inną partię, to nie jest też sponsorowane przez ten czy inny jakiś wielki biznes, tylko przez obywateli. Ludzie sami wpłacają na działalność takiej telewizji, więc może ona być niezależna. Więc może także czasem skrytykować Konfederację, czasem skrytykować PiS, czasem skrytykować Platformę i przedstawiać sprawy tak jak uważają, że wygląda prawda. Może więcej Karol Plewa. Tak, dziękuję, dziękuję panie pośle i dziękuję jeszcze raz Konfederacji za zorganizowanie tej konferencji prasowej, która dzisiaj odbyła się w Sejmie na niezwykle ważny temat. Pan poseł, muszę przyznać, bardzo dobrze się sprawdza, także w innej roli niż zwykle, tak zamieniliśmy się rolami dzisiaj. Proszę państwa, temat bardzo poważny. Ja dziś też na konferencji mówiłem, że swego czasu obóz Zjednoczonej Prawicy wiele nam naobiecywał w kwestii cenzury, łamania wolności słowa. Niewiele z tych słów, niestety, niewiele z tych słów wynikło, dlatego że dzisiaj mamy Solidarną Polskę zajętą bardziej wewnętrzną wojną w tym obozie Zjednoczonej Prawicy, wojna Morawiecki-Ziobro. I to jest to, co dzisiaj, na czym koncentruje się Solidarna Polska, a temat cenzury w sieci jakby nie jest już interesujący. No dobrze, że jest ugrupowanie, które jednak uznało, że ten temat jest istotny. No dziś mamy sytuację, gdy profil Radia Maryja na Facebooku zostaje usunięty, co prawda zostaje przywrócony, dobrze, że przywrócony, ale samo to, że został usunięty, no już proszę państwa, powinna nam się zapalić czerwona lampka w głowie, co się dzieje. No, telewizja w Realu 24 od 4 miesięcy nas nie ma już na YouTubie. Uczymy się takiego nowego życia na platformie Banbaj. Ma to swoje plusy, dlatego że nie ma cenzury, jest wolność słowa, ale ma minusy, bo na YouTubie my mieliśmy ponad pół miliona subskrybentów. Dzisiaj musimy to odbudowywać niejako. Wszyscy powinni mieć prawo działania na równych zasadach. Jan Śpiewak, lewicowy publicysta, na swoim Twitterze publikuje, kto jest sponsorem najważniejszej nagrody dziennikarskiej. To jest Fundacja Kulczyka, to jest największa prywatna grupa medyczna w Polsce, LuxMed. Jakbyśmy tak chcieli stanąć w prawdzie, czy nie tak w ogóle działają dzisiaj media w Polsce, te wiodące, dominujące, że ten, kto płaci, kto wymaga. Akurat w przypadku w Realu 24 ten, kto płaci i wymaga, to są widzowie, więc chyba to nie jest najgorsza sytuacja. Też dlatego telewizja w Realu 24 moim zdaniem nie powinna być blokowana, cenzurowana, bo co dzisiaj mamy dla tych propagandystów największych? Mamy nagrody. Jacek Kurski trafia do Banku Światowego, a na niezależne media mamy wyrok. Tak, co też jest istotne, no, my zrobiliśmy dzisiaj właśnie konferencję prasową w Sejmie na ten temat jakieś kilkadziesiąt minut temu i Konfederacja też w tej kwestii ochrony wolności słowa dalej działa. Nasza sprawa z Facebookiem toczy się cały czas, co już pewnie państwo też wiedzą, ale będę też zgłaszał się do Komisji Kultury i Środków Przekazu, której jestem członkiem, o to, by rząd przedstawił na komisji, jakie działania podejmuje właśnie w kwestii ochrony wolności słowa w internecie, bo z tym widzimy, że jest problem. Facebook Konfederacji, teraz w Realu 24, Radio Maryja. Kto będzie następny? Kto będzie następny? Kto zostanie zdeplatformizowany przez wielkiego brata zza oceanu? I czy rząd w tej kwestii będzie działał? Bo jak widać, Radio Maryja wróciło na Facebooka, dało się to załatwić, ale co z innymi mediami, które też chcą tego powrotu? Co z partią polityczną, która legalnie działa w parlamencie? Co w tym
wypadku z każdym obywatelem, który pisząc coś w internecie, za chwilę może z tego internetu zniknąć, w cudzysłowie. A pamiętajmy o tym, że duża część naszego życia dzisiaj przeniosła się do internetu. Media społecznościowe mają nie tylko rolę prywatnych mediów i działalności dla ich właścicieli, ale zarabiają też na użytkownikach, więc mają też rolę służebną wobec użytkowników właśnie i tego, by nie cenzurować prewencyjnie. Będziemy także spotykać się na zespole do spraw debaty publicznej, na którym też będziemy tę sprawę wyjaśniać, przedstawiać i dowiadywać się więcej, na który także zapraszamy inne media, także te głównonurtowe i także te alternatywne. Konfederacja, wolność i niepodległość.